Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym im tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, dzisiejsza liturgia słowa przepięknie nam mówi o modlitwie. I kiedy właśnie zgłębiamy w ogóle sam temat modlitwy, to trzeba wrócić nam, jak zwykle, do początków, do Księgi Rodzaju, kiedy człowiek w taki naturalny sposób słuchał Boga i wykonywał to wszystko, do czego Pan Bóg go zapraszał. To był taki stan naturalny, taki stan zupełnie zwyczajny. Niestety po grzechu pierworodnym się to zmieniło, kiedy zły duch wciągnął człowieka właśnie w tą nieufność wobec Boga, w ten stan, w którym tak jak szatan kiedyś powiedział, że nie będzie służył, tak również człowiek tego nieposłuszeństwa Bogu dokonał. I niestety widzimy tego konsekwencje chociażby właśnie w owej pierwszej księdze Samuela, kiedy widzimy, że człowiek w takim byciu z Panem Bogiem, w słuchaniu Go i wykonywaniu tego, do czego Pan Bóg zaprasza, ma problem. Widzimy ten stan, który jest spowodowany również grzechem ówczesnych, że Pan Bóg jest nieodczytywany, Pan Bóg nie jest słyszany. Tu jest napisane w Piśmie Świętym, że Pan Bóg nie mówi często, że się rzadko objawiał. Ale to był powód, powodem tego było to, że niestety pojawiało się coraz więcej grzechów. I to był powód, dla którego właśnie ta rzadkość spotkania z Bogiem, się objawienia Boga się dokonywała. I zobaczmy, że widzimy w tym pierwszym czytaniu taką prawdę katechizmową, bardzo ważną, o tym, że inicjatorem modlitwy jest przede wszystkim sam Pan Bóg. To pierwszy Pan Bóg właśnie inicjuje modlitwę. Czasem nam się wydaje, że no to teraz się pomodlę na przykład, tak? Albo przychodzi jakaś pora modlitwy, no to zaczynam modlitwę. Ale inicjatorem modlitwy jest Pan Bóg. On pierwszy zaczyna właśnie ten dialog z nami. To On inicjuje, to On zaczyna. A my jakby wchodzimy w Jego zaproszenie. On jest właśnie pierwszym zapraszającym, pierwszym mówiącym. A my wchodzimy właśnie w owy dialog, który już jest rozpoczęty od strony Pana Boga.
I widzimy tą niezwykłą odpowiedź Samuela. I widzimy również to, że Pan Bogu trzeba dać czas, żeby Go słuchać, że Panu Bogu trzeba dać przestrzeń do tego, żeby Jego głos usłyszeć. I to jest z całą pewnością zadanie dla nas w tych czasach, kiedy jesteśmy tak bardzo zabiegani, właśnie oddać Panu Bogu tą przestrzeń, w której dokona się właśnie wysłuchanie Jego słowa. A po co to słowo wysłuchiwać? Po to, żeby ono stawało się ciałem w naszym życiu. Żeby dokonało się ta właśnie odwrotność tego, co przyniósł grzech pierworodny, czego ślady mamy w dzisiejszej Ewangelii. Niektórzy właśnie tłumacząc ten fragment Ewangelii mówią, że teściowa Piotra nie tylko została uzdrowiona z gorączki, ale również właśnie z takiej niechęci, nie będę służyć, nie będę pomagać, nie będę wypełniać dobra, do którego jestem zaproszona. I zobaczmy, że właśnie przez przyjście Pana Jezusa, przez wejście z Nim w dialog, usłuchanie Go, pójście za Słowem, właśnie dokonuje się to, będę służyć. To jest również jeden z owoców modlitwy. Będę służyć. I zobaczmy, że już nasuwa nam się ten obraz, kiedy Maryja w Zwiastowaniu Pańskim właśnie odpowiada na słowo w taki sposób, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I zobaczmy, że my właśnie jesteśmy zaproszeni do takiej postawy, żeby przez modlitwę dokonało się właśnie to, co stało się na początku czasów, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka. Że przez modlitwę, żeby dokonało się to, to nie tylko zasłuchanie w Boga, ale również, żeby tak jak Pan Bóg na początku wszystko stwarzał mocą swojego słowa i to, co powiedział, się stawało, także również, żeby Jego słowo stawało się w nas. Taki właśnie jest owoc modlitwy. Kochani, zobaczmy, jak tutaj bardzo w niezwykły sposób służy nam również pobożność maryjna. Dlatego, że Maryja jest właśnie służebnicą Pańską i ona uczy nas, właśnie jak my modlimy się przez tajemnicę Najświętszej Marii Panny, tyle właśnie prosimy przy różnych intencjach, czy w przeróżnych przebłaganiach, zadośćuczynieniach, czy w aspekcie pokuty. Modlimy się właśnie przez tajemnictwo Maryi i zobaczmy, że jak ona uczy nas niesamowicie tej postawy właśnie bycia tym, który jest sługą Boga, czy właśnie tym, który właśnie służy Bogu. I zobaczmy, że to jest właściwa postawa, bo to jest właściwy stan właśnie człowieka. Kiedy rozpoznaje Boga tego, który jest Twórcą, tego, który jest potężny, tego, który cały świat w swojej mądrości, dobroci, miłości porządkuje, a ja wchodzę w ten porządek. Nie staję okoniem, tylko właśnie jestem w tym porządku, który Pan Bóg ustanowił. Ja zaczynam ten porządek rozumieć i tak jak Pan Bóg ten świat układa, ja z Nim ten świat również układam przez miłość. I to właśnie wszystko dokonuje się w modlitwie. Modlitwie, która przekłada się na życie, która przynosi owoce w moim codziennym życiu. Zatem, kochani, słuchajmy Boga. Dajmy Mu przestrzeń do tego, aby w naszym sercu, w naszej duszy był usłyszany. Aby nasza wola za Jego Słowem podążyła. Byśmy wykonali to,
do czego Pan Bóg nas zaprasza, abyśmy w tym odwiecznym porządku, który Pan Bóg cały czas wprowadza i o który prosimy chociaż modlitwą przyjść Królestwo Twoje, aby ten porządek się stał i również przez naszą współpracę z łaską się dokonał.